Witam. Dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć o święconej wodzie, że zawsze warto mieć w butelce w domu święconą wodę. Nawet ja mam taką malutką kropielnicę przed drzwiami i tam też jest woda święcona. I czasami zdarza się tak, że zły duch może nam dokuczać, nie? Zwłaszcza przed zaśnięciem, nie? I właśnie po to jest ta święcona woda. Więc wtedy, ja już to sprawdziłem i to działa, wtedy bierzemy na rękę troszeczkę tej święconej wody i po prostu skrapiamy delikatnie pokój, swoje łóżko. I później tą butelkę odkręconą, nie, stawiamy po prostu przy łóżku, tak żeby wstając jej nie przewrócić. No i to w 100% działa, czyli robi się cisza, nie? I ważne tu jest to, żeby odkręcić. Ja zauważyłem, żeby zostawić tą butelkę odkręconą, nie? Że ta woda jakby jest wtedy w całym otoczeniu, dostępna dla całego otoczenia, czyli nie jest zabezpieczona, zakręcona czymś, tylko jest otwarta, dokładnie tak jak w kropielnicy w kościele. Także jeszcze jedną mam taką radę, jeżeli gdzieś jedziemy na wczasy i przykładowo będziemy spali w jakimś domku lub w jakimś mieszkaniu nowym, to też warto wziąć święconą wodę i pokropić ten pokój swój lub nawet całe mieszkanie skropić. I po prostu to jest właśnie też zabezpieczenie przed dokuczliwością złego ducha. Także i to naprawdę skutkuje. Ja się przekonałem, że to naprawdę skutkuje. Także tym króciutko chciałem się podzielić. Pozdrawiam.